Cześć, w tym filmie pokażę kilka prostych sposobów, dzięki którym wydłużysz czas pracy Twojego smartfona. Największy wpływ na zużycie energii w smartfonie ma jego wyświetlacz. Dlatego w pierwszej kolejności warto zmniejszyć jego jasność i zmienić ustawienia wygaszacza ekranu. Wybierz ustawienia i wyświetlacz. Możesz zmniejszyć jasność ekranu ręcznie lub wykorzystać funkcję automatyczną, która dostosowuje podświetlenie do warunków otoczenia. Warto także zmniejszyć czas oczekiwania na wygaszenie ekranu. Aby to zrobić w menu Wyświetlacz, wybierz opcję Wygaszacz ekranu. Kolejnym sposobem na oszczędzenie baterii jest wyłączenie wszystkich nieużywanych funkcji Twojego telefonu. Jeśli w danej chwili nie korzystasz z Bluetooth i Wi-Fi, Wyłącz je. Wybierz ustawienia i wciśnij wyłącz przy opcjach, których w danej chwili nie używasz. Warto wspomnieć, że jeśli intensywnie korzystasz z internetu w telefonie, to więcej energii zaoszczędzisz korzystając z sieci Wi-Fi niż łącząc się przez sieć komórkową. Kolejnym elementem zużywającym w znacznym stopniu baterię jest moduł GPS i usługa lokalizacyjna. Wybierz ustawienia, a następnie usługi lokalizacji. I wyłącznie używane przez ciebie funkcje. Aby zmniejszyć zużycie baterii, warto także zmodyfikować ustawienia synchronizacji telefonu. Aplikacje do poczty elektronicznej lub serwisów społecznościowych często pobierają dane w tle. Zmniejszenie częstotliwości lub wyłączenie automatycznej synchronizacji wydłuży czas pracy naszej baterii. W telefonach z systemem Android możesz także korzystać z dedykowanych trybów oszczędzania energii. W ustawieniach wybierz tryb oszczędzania i włącz preferowane przez Ciebie opcje. Pamiętaj, aby nie dopuszczać do całkowitego rozładowania Twojego smartfona, ponieważ wyczerpywanie baterii do zera skraca jej żywotność. Dotyczy to najczęściej stosowanych obecnie baterii litowo-polimerowych. Więcej informacji na temat korzystania ze smartfonów znajdziesz na orange.pl